Szanowni nauczyciele, pracownicy dwójki, zapraszam Was jako współgospodarzy dzisiejszej uroczystości do powitania szanownych gości, do powitania i do wspólnego radowania się tą chwilą. Dziś świętujemy szkoły urodziny, więc hucznie i wesoło je obchodzimy. Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać, rodzicom miałam, czemu ze wszystkich szkół w naszym mieście dwójkę wybrałam. Już taki jesteś, dziwny brat. Doczekaliśmy się wielu absolwentów. Ze szkoły wywodzi się wiele osób pełniących ważne funkcje w instytucjach gminnych i krajowych. Jako absolwentka szkoły chciałabym życzyć tej szkole takiego rozwoju jak dotychczas. Te 85 lat zrobiło swoje. Zrobiło swoje, jesteśmy ludźmi i wyszliśmy na ludzi, kierujemy się w życiu sercem. Ja jako absolwent życzę, ja mówię sobie mojej szkole, bo tu chodziłem od dziecka, ukończyłem tą szkołę. Życzę wszystkim uczniom dobrych wyników, wspaniałych. No i służenia ojczyźnie, Polsce, tak jak to absolwenci czynili i czynią. Jako wieloletnia pani dyrektor, czego pani życzy szkole? No na pewno sukcesów, radości z dzieci, tych wielkich osiągnięć, jakie miały cały czas. W zasadzie w dwójce te osiągnięcia były duże. Pani dyrektor mnie przyjmowała do szkoły. Tak jest, po moim ciężkim okresie. Potem pani dyrektor, przepracowałam 11 lat w cudownej atmosferze. Na lekcji chemii pan nauczyciel tłumaczył nam o zasadach, kwasach i mówił, że tu jest kwas, tu jest zasada, a ja wziąłem szybciutko
i do tej szklaneczki palec, buch, do kwasu i oblizałem szybko. A pan Kaczmarczyk mówi, ty durniu skończony, chcesz, żeby ci język spaliło? Tylko nie widział, że ja zamoczyłem ten palec, a ten obliznąłem. W tej szkole rozpocząłem pierwszą klasę. Na tym pierwszym piętrze moją wychowawczynią pierwszą to była pani Stelikówna. Za okupacji została, jak byłam już w którejś tam, w czasie okupacji była zastrzelona przez Niemców. Jako wieloletni dyrektor, co życzy pani szkole na jej 85. urodziny? Wszystkiego, co najpiękniejsze. Przede wszystkim sukcesów uczniów, a sukcesy uczniów to wspaniała praca nauczycieli, których na to stać, bo ich znam, dobrze znam. Jeżeli będą pracować wspólnie, współpracować, współdziałać jako jedna wielka rodzina, będą sukcesy i wtedy i oni będą z zadowoleniem przychodzić do pracy i uczniowie z uśmiechem na ustach wchodzić i wychodzić ze szkoły. I tego im życzę. No fajnie było w szkole, jak się chodziło, bo się chodziło różnie. To był czas, później był czas okupacji, to uczyliśmy się w prywatnych domach, raz w piekarni, raz w zakładzie szewskim, raz w domu parafialnym. Różnie to było, ale zawsze było wesoło. Szkoła była fantastyczna. Jak przyszliśmy do tej szkoły, to jeszcze pachniało farbą, parkiety, czyściuteńkie, świetne. Ale jak przychodziliśmy do szkoły, to nas witał tercjan. Był taki chudy, wysoki. Nazywam się Stanisław Cinal. Urodziłem się w Korabnikach i tam do powszechnej szkoły zacząłem chodzić przed wojną. W czasie okupu tam była czteroletnia szkoła. Po czterech klasach już albo ktoś kontynuował dalej siódmą klasę, ale już z Kawinie. I przypadło mi to akurat na okupację. Wspomina pani pracę w szkole. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze wspominam pracę w szkole. Przepracowałam w tej szkole 32 lata. No. W tej chwili jestem już na emeryturze, 5. rok. No, ale bardzo, na początku mi bardzo brakowało tych dzieci, szkoły. Później się przyzwyczaiłam. Skończyłam podstawówkę tu, od pierwszej klasy. Moje dzieci skończyły tu szkołę. Moje wnuki skończyły tu szkołę. A teraz mam prawnuczkę w szkole tu. Cztery pokolenia. Za okupacji uczyłyśmy się po domach, na tym tajnym nauczaniu takim. Później przyszłyśmy tu do szkoły po wyzwoleniu. W tamtej bramie byli chłopcy, bo to była szkoła męska i żeńska. Jak wspominam pracę w szkole, ja jestem dumny, że mam takie absolwentki. Pamiętam, jak uczyłem. Zaczynałem tutaj pracę jako młody nauczyciel, miałem nie być nauczycielem, a pracowałem w dwójce i tu zdobyłem pierwsze ostrogi nauczycielskie i to zawsze będzie moja dwójka, moja szkoła. Pani Katarzyno, jak pani wspomina lata spędzone w szkole numer 2? Bardzo dobrze wspominam tę szkołę, dziękuję.